akurat w naszej aptece 90% pacjentów to są ludzie starsi, czyli emeryci i renciści. Jest bardzo często zdarza się, że pacjent przychodzi i rezygnuje albo z całej recepty, albo wybiera sobie kilka leków, na które go stać, a takie droższe, z tych droższych niestety musi zrezygnować. Jest tak gdzieś w granicach 30-40%. Tym bardziej, że właśnie tacy pacjenci ogólnie cierpią na wiele schorzeń, więc mają bardzo wiele tych recept i naprawdę na każdej recepcie jest po 4-5 pozycji. Także w trakcie realizacji, czasami patrząc właśnie na to, ile muszą wydać, rezygnują z tych droższych leków. No taka jest cena tych poprawek. No trudno, no to dla psa. Do bigosu. Nie, dla psa. Ile panu zważyć? A tyle tam jest. No. Dobrze. Mam 700 zł brutto i kupuję odrawki. Oczywiście o sklepie mówię, że dla psa do bigosu, no bo mi wstyd, że człowiek po studiach wyższych nie może być normalny, więc z tego co wiem, to moi znajomi również często to przychodzą i kupują. Chyba już to są tu tanie odrawki, 4,90, a w sklepie obok to 10,20. Znajdujemy się, proszę Państwa, w Centrum Pomocy Społecznej dla dzielnicy Śródmieście imienia profesora Andrzeja Tymowskiego. Tam jestem w domu. W domu też maluję, ale między ludźmi jest raźniej. Jest przyjemnie. Można z kim zamienić na każdy temat jakieś kilka słów. No, to jest, to cieszy człowieka. Ja nie wiem, samotność jest straszna. 2 lata temu zaczęło działać centrum, aby połączyć dwie instytucje, które działają na terenie Śródmieścia, żeby można było podnieść jakość świadczonych usług dla mieszkańców oraz bardziej efektywnie wykorzystywać środki finansowe, które mamy. Dyrekcja lansuje główny ośrodek, znaczy głównym celem wsparcia to jest zabezpieczenie jedzenia, czyli aprowizacja, czyli obiady, śniadania, kolacje. Z tym, że po paru latach uczestniczenia w tym ośrodku okazało się, że obiady sobotnie zostały zlikwidowane. Dyrekcja motywowała brakiem pieniędzy, po prostu uszczuplonym budżetem. Pana zdaniem organizacje, które mają wspomagać emerytów, tak, między innymi Związek Emerytów, Rencistów, tak, inwalidów wojny, czy pełnią swoją rolę? Ale żadnej, czy mają siłę przebicia? Ale żadnej siły się przebicia, nawet znaczenia nie widać tutaj w tych ośrodkach. Ja też należę do właśnie takiego Związku Emerytów. Przewodnicząca najwcześniej może w styczniu z panem wypowiedzieć. W styczniu dopiero? Tak. No, ale dzisiaj mamy 21 października. Proszę pana, ale tłumaczę panu, że jest bardzo dużo. W pierwszych dniach grudnia jest nasz zjazd. Państwo jesteście związkiem emerytów, rencistów i inwalidów. Emerytów jest ponad 7 milionów, a u państwa jest członków ilu? Ale skąd pytania, szczerze, bo nie będę bardzo mogła. No bo zobaczcie, mówię, no ale zobaczcie, to jest pytanie. No, no co robimy? No, nasi członkowie są zadowoleni chyba z tego. Nie. Tylko po ilu jest członków w takim razie? Nie będę w panu odpowiedzieć tych na pytanie. Że dzięki górnikom i śląskim kopalniom żyje wiele śląskich gmin i miast. W przypadku Lubla to była demonstracja emerytów. Czy sądzi pan, że mieliby oni taką samą siłę przebicia? Myślę w ten sposób, że jeżeli wszyscy emeryci, wszystkie kołka emeryckie, a każdy emeryt pracował w jakimś zakładzie i poprosiłby te zakłady i przede wszystkim związki, miałyby szansę jakiegoś przebicia. Lecz dzisiaj emeryt jest naprawdę na bruku. My od nikogo nie potrzebujemy żadnej łaski. Że oni nie godzą się na to, żeby... Czy sądzi pani, że mieliby oni taką samą siłę przebicia jak górnicy? No myślę, że
przede wszystkim nie mieliby z tego powodu, że są starsi, stłamszeni, poniżeni. Po prostu godność ich została tak zniszczona, że ci emeryci, właściwie ci przeciętni emeryci, nauczyciele, urzędnicy, oni po prostu siedzą po kątach albo jeszcze się tułają po przychodniach lekarskich, żeby zapisać się na jakąś wizytę na przykład. Podwyżka. Zbyt mało. Spełnienie postulatu podwyżki, czyli wypełnienie jakiegoś litery przepisu raczej niż pomocy realnej. To nie ma nic wspólnego z pomocą realną. Jest to iluzoryczna pomoc. Iluzoryczna.